Witam serdecznie. Moim i przede wszystkim Waszym gościem dziś jest Dyrektor Sportowy Organizacji KSW Wojsław Rysiewski. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Po raz pierwszy mamy okazję porozmawiać i ja w końcu mam okazję zadać to pytanie. Jak bardzo człowiek musi się nudzić, żeby z tych nudów nauczyć się pisać lewą ręką? A nie, to chyba to nie do końca tak było. Nie nauczyłem się do finalnie pisać lewą ręką. Ale no, jak się ma złamaną prawą i się nudzisz, no to różne masz głupie pomysły. No. A to jest coś, co zostało z tobą do dziś? Nie no, bo wiesz, czasy się zmieniły. No, już kto pisze teraz ręcznie. No. Także obsługa klawiatury jest e, raczej e, no, bardziej pożądaną umiejętnością teraz. Dobra. Jest wiele tematów, o których chciałbym porozmawiać, ale od wczoraj, Twitter żyje tak naprawdę jednym. Paulina Klimek i duża burza związana z jej rozstaniem z organizacją KSW. No, przede wszystkim zacznijmy od tego, czy dyrektor sportowy może to rozstanie potwierdzić. Znaczy, ja przede wszystkim nie będę komentował decyzji kadrowych KSW. No nie, to nie jest moja funkcja. Nie, nie pracuję w HR-ze, także wybaczcie, ale. No nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Czyli pan dyrektor sportowy nie może nam powiedzieć, czy Paulinę zobaczymy przy okazji KSW w Gdyni? Nie mogę. Okej, okay, to zostawiamy ten temat. Będziemy do tego wracać później, a przejdźmy już do wspomnianej przeze mnie Gali KSW 84 w Gdyni. Wczoraj Dominik Durniat w programie Konfrontacja w kanale sportowym powiedział o tym, że tak naprawdę w sprzedaży zostały ostatnie bilety i to jest ta przede wszystkim dla Was bardzo dobra informacja. Tak, no zawsze te terminy wakacyjne to było coś, jeszcze przed erą Viaplay, to było coś, czego się obawialiśmy. Mam wrażenie, że ten pierwszy rok był taki dość średni, jeżeli chodzi o te gale wakacyjne, więc troszkę, wydaje mi się, że lepiej się przygotowaliśmy w tym roku. Mamy dwie lokalizacje, powiedziałbym takie no, tradycyjne kierunki wakacyjne, no bo w lipcu jedziemy nad morze, w sierpniu w góry i wszystko wskazuje na to, że obie gale będą wyprzedane. Tak naprawdę już w Nowym Sączu też zostało pewnie niecałe 200 biletów, także a gala jest dopiero w połowie, nawet w drugiej połowie sierpnia, więc tu pod tym względem zdecydowanie jesteśmy zadowoleni. Czyli Wy jesteście zadowoleni, a raczej mniej zadowoleni byli kibice po ogłoszeniu walki Sebastiana Przybysza, jego rywalem islam Dżabrailow. I ja rozumiem Wasze argumenty, zaraz sobie o nich porozmawiamy, dlaczego ten zawodnik i jak wyglądała droga do tego zestawienia. Ale to jest tak, że gdy dopinacie taką walkę, to już sobie gdzieś tam myślisz, o kibice będą po nas jechali? Jak to wyglądało? Nie, tu trochę jestem zaskoczony, bo wydaje mi się, że. No, jeśli ktoś śledzi jakby całą chronologię zdarzeń i wie, no, że walka Sebastiana nie była planowana w lipcu, bo miał po majowej gali poddać się operacji, więc no nie byliśmy, nie, nie mieliśmy tego w planach. To jest tak naprawdę bonusowa walka dziesiąta, tak to by było dziewięć walk. Dodatkowo, no też Kuba Wikłacz od razu poinformował chyba ustami swojego menadżera, że najwcześniej będzie mógł walczyć. We wrześniu, no wiadomo, że inni zawodnicy z różnych powodów y, też nie byli brani pod uwagę. No Erson Martins dochodzi do siebie po, po wpadce zrobieniem wagi na, na PG Narodowym. Mariusz Joniak dopiero walczył y, na, na stadionie. Y, tak naprawdę z zawodników, którzy są w rankingu. Aha, Zurico, do dożyła dochodzi do siebie po kontuzji. Zaproponowaliśmy tylko walkę Patrykowi Surdynowi, ale no powiedział, że na ten termin nie będzie gotowy, no więc musieliśmy szukać poza. I wydaje mi się, że no i... oczywiście moglibyśmy ściągnąć zawodnika z Brazylii. Nie wiem, czy jakiegoś weterana gdzieś po grubo po 30 mi się wydawało, że lepiej postawić na kogoś z rynku bliskiego nam, czyli niemieckiego. Młodego, perspektywicznego, który być może, na pewno patrząc na kursy, no nie jest faworytem, i, i tu też nikt nie ma co do tego złudzeń, no ale to jest zawodnik, który jeśli być może zaskoczy w starciu z Sebastianem, a na pewno jest nabytkiem, który pozwoli zbudować y, też w przyszłości większą głębię tej dywizji koguciej. Także y, ogólnie no to, to jest też zawodnik, którego miałem na radarze już jakiś czas. Pewnie w normalnej sytuacji debiutowałby z kimś dużo niżej, a, ale no sytuacja tego wymagała. To może w związku z tym, że były te problemy ze znalezieniem tego, tego rywala, no to warto było jednak tej walki nie robić. No, wydawało nam się, że fajnie, jednak jeżeli mamy zawodnika, który ewidentnie urósł jako postać, jako bohater jest rozpoznawalnym zawodnikiem, byłym mistrzem i po raz pierwszy w historii KSW robimy galę w jego rodzinnym mieście w miejscu gdzie jest Mighty z Gdynia też zasłużony klub no to jest to jakiś taki bonus dla fanów kilkaset osób też przyjdzie na, na, na samą walkę Sebastiana no, wydaje mi się, że jest to coś co Patrząc też po zainteresowaniu lokalnych mediów, to jest coś, co e, no jest fajne dla lokalnej społeczności. Dlatego e, tak też to bym traktował, taka no, bonusowa walka dla kibiców z Gdyni. Dobra, to walka wieczoru. Szymon Bajor przed arcytrudnym zadaniem. Phil De Vries, ja ostatnio rozmawiałem z Michałem Andryszakiem, mhm. pytałem go o typy na tę walkę. On powiedział 85 do 15 dla panującego mistrza, a jak to widzi dyrektor sportowy KSW? Nie wiem, czy jakby jestem teraz matematycznie przygotowany, żeby obliczyć procenty, no myślę, że, że, że jeśli spojrzymy w kursy, no to też bukmacherzy tutaj mają rację. Phil jest faworytem, ale no to to, że jest faworytem, pewnie byłby z każdym potencjalnym rywalem, którego jesteśmy w stanie mu ściągnąć, no to nie znaczy, że ma nie walczyć, więc Szymon jest jednym z tych polskich zawodników już bardzo nielicznych, którzy z filmem jeszcze nie dostał swojej szansy. Myślę, że na nią zasłużył swoimi występami poza KSW. I no, o to chodzi w tym sporcie, żeby zawodnicy się konfrontowali. Myślę, że historia MMA też wielokrotnie pokazywała, że nie zawsze te kursy, znaczy nożebukmacherzy nie mają racji w 100%. No ale no jest to normalne, że nie, nie dziwi mnie, że film po tylu latach panowania, kilku na y, wielu obronach tytułu, jest faworytem. Byłby z każdym. Dobra, trzymając się osoby Michała Andryszaka, bo ty kiedyś mówiąc o tej walce, powiedziałeś, że na tamten moment na rynku nie było ciekawszej opcji. A może taką opcją byłby Michał Andryszak? No, Michał już walczył y, z filmem. To też nie czuję, żeby. Y, i jego walki w KSW, i ostatnie walki, jednak z dużo słabszymi rywalami, predestynowały go do tego rewanżu. No przynajmniej nikt się takiego rewanżu nie domagał, jeżeli chodzi o Michała Anderszaka. Wydaje mi się, że zdecydowanie wyżej w tych notowaniach potencjalnych rywali dla fila był Szymon Bayer. Dobra, ale jeszcze. Pytając o Michała Andryszaka, bo też miałem okazję z nim ostatnio hmm. rozmawiać, on mówił o tym, że sam gdzieś tam Widzę Taki, taki leitmotiv wywiadu będzie Michał. motywów to, to jest zdecydowanie więcej, ale to jest to pytanie, czy w ogóle taką organizację jak KSW stać na to, żeby taki zawodnik, co by nie było ze ścisłej polskiej czołówki, jeżeli chodzi o wagę ciężką, jak Longer, pozostawał poza organizacją, skoro gdzieś była w ostatnich miesiącach możliwość, wydaje się, i taka wola przynajmniej z jego strony, aby gdzieś tę współpracę ponownie nawiązać. No tak, no ale to Michał już dwukrotnie jakby mieliśmy podejścia jego, co, a właściwie chyba, nie, przepraszam, trzykrotnie jakby Longer był w KSW, był poza KSW i wracał, więc mamy jakby takie trzy rozdziały naszej współpracy. Nie wykluczam kolejnego, no ale to nie jest też, że to jest zawodnik, który no Nie dostał nigdy od nas szansy, czy, czy był jakoś, nie wiem, przez nas pomijany. No, w tym, akurat w tej konstelacji i w obecnej sytuacji, po prostu. Zresztą, inaczej, ja, ja Langerowi proponowałem walkę w, w lutym, wtedy nie był gotowy. No, potem zakontraktowaliśmy kilku nowych zawodników w kategorii ciężkiej, z różnym skutkiem. Jedni doznali kontuzji, skoczyli kolejni. Yy, i, I akurat w tym momencie, jak gdzieś ważyła się sprawa Longera, no nie mieliśmy dla niego walki. Myślę, że prawda jest taka, że pewnie dwa tygodnie później bym mu zaproponował walkę z Darko Stosiczem, rewanż, no ale już w, w międzyczasie podpisał kontrakt e, z Oktagonem, także no, po prostu timing, ale to też nie wyklucza, że za jakieś półtora roku znowu wrócimy do rozmów. Ja jestem przekonany, że, że Michał jeszcze zawalczy w KSW. Dobra, zostawiamy Michała Andryszaka, ale pozostajemy w wadze ciężkiej. Kiedy usuniecie Michała kitę z rankingów? W, w po gali, po, po 15 lipca. A to, co on ostatnio mówi, to jest coś, co yy, uważacie, że szkodzi waszej ewentualnej dalszej współpracy? Czy to jest tak, że fajnie, że coś się dzieje i, i, i gdzieś o tej wadze i o tym zawodniku jest głośno? Jak wy do tego podchodzicie, do takiej aktywności? Znaczy, no, ja mam z tym o tyle problem, że no, nie wszystko jest tam, nie, nie wszystko zgadza się z faktami w tych opowiedziach. Po pierwsze, informacja o tym, że Michałowi nie podoba się jego obecność w rankingu, dostałem dokładnie wiem kiedy, bo sprawdzałem 29 czerwca, czyli trudno tutaj mówić, od kilku, że od kilku miesięcy Michał o to prosił. I zresztą też tak jak przekazałem jego manażerowi, dobra, zajmiemy się tym po. Po gali będzie aktualizacja rankingów. No, nie robimy tego yy, co tydzień, tak. Zresztą też byliśmy umówieni, że rezultaty z tej gali. No, wskażą nam drogę, co, co dalej, jaki ewentualnie kolejny pojedynek Michał mógłby stoczyć w KSW. To jest po pierwsze. Po drugie, nie podoba mi się też wikłanie personalnie jednego z moich szefów, jakby, jakoby to on zablokował występ Michała w starciu z Arkiem Rzoskiem. To jest po prostu nieprawda. To była wspólna decyzja. Zresztą nie zdarza się to często, ale akurat w tym przypadku wszyscy w trójkę, czyli ja, Martin i Maciek. Analizowaliśmy tę sytuację i wszyscy byliśmy zgodni, że Arek Wrzosek z dwoma zawodowymi walkami, tak naprawdę niecałe trzy miesiące po dość, no, no, po dość poważnej kontuzji w starciu z Możnym, to nie jest moment, żeby walczył z rywalem, który przewyższa go doświadczeniem o 20 lat w MMA i 40 zawodowych walk. Także to, to na pewno w tej wypowiedzi się nie zgadza chociaż jakby też z drugiej strony doceniam, że Michał jest tym zawodnikiem który zawsze chce walczyć z każdym nie wybiera, nie, nie ma wielu już takich zawodników w dzisiejszych czasach ale no też ja lubię jak wszystko się zgadza z faktami. No właśnie to jest ciekawe bo to jest bardzo mocny statement Michała Kity ja zacytuję fragment tego co on ostatnio napisał. Później się kibice dziwią jak to jest, że na przykład Artur Szpilka Arek Wrzosek czy Szymon Bajor dla przypomnienia, pierwszy i jedyny w historii zawodnik, co zrobił medialną kupę, przyznając się na wizji, że nie zawalczy ze mną, bo się boi. Koniec. Mówię w mediach, Mówią w mediach, że mogą walczyć z każdym z rankingu i do tych walk nie dochodzi. Zdejmijcie z nich ten parasol ochronny i możliwość wybierania sobie przeciwnika, a szybko zweryfikuje się, czy to prawdziwy wojownik, czy medialny pozer. Jeszcze na koniec tu Michał Kita pisze, że jakby co to macie moje namiary. Czyli z jednej strony mówi o tym, żeby usunąć go z rankingu, z drugiej, z drugiej mówi, że macie jego. Mamy bo ja mamy jego namiary. Ochronnym. No już mi to troszkę jak tak by to przeanalizować i odjąć z tego te emocje. No to troszkę absurdalnie, no bo Szymon Bayer jak, jakkolwiek nie wiem, jakby, jakie zdanie ma na jego temat Michał Kita, właśnie wziął walkę z rywalem, którego, który pokonał Michał Kita chyba w, w półtorej rundy. No, trudno mu zarzucić, nie wiem, brak odwagi. Tak mi się wydaje. No, to po pierwsze. Po drugie, też trudno brak odwagi zarzucić Arkowi Brzoskowi, bo to on i chyba nawet gdzieś o tym mówiłem, w rozmowach o potencjalnych rywalach on zapytał, a co byście myśleli jakbym zawalczył z Michałem Kitą, więc no, to raczej była nasza decyzja, żeby Arka, Arka trochę powstrzymać e, przed takim pojedynkiem, niż że, że w jakiś sposób zawodnik Odmówił walki. Jeśli chodzi o Artura, nigdy sobie nie przypominam, żeby Artur mówił, że może walczyć w każdym, z każdym w rankingu. No Artur też jest na początku tej drogi, e, trenuje MMA od pewnie mniej, no nie, półtora roku e, i zawsze, wydaje mi się, że zawsze wyrażał się z szacunkiem o wszystkich zawodnikach z topu e, czy kategorii ciężkiej KSW, czy, e, czy, czy topu polskiej wagi ciężkiej, więc e, no. Nie, nie, nie do końca czuję, że te ataki w stronę tych trzech załodników są celne. Dobra, zostawiamy to. Sięledzisz w ogóle ile osób już widziało gdzieś filmik z tym nokautem główki na Patryku Tołkaczewskim, bo to zrobiło ogromną furorę w internecie, tak naprawdę na, na całym świecie. To można powiedzieć, że Patryk Tołkaczewski marzył o tym, żeby o tej walce było głośno, ale chyba nie do końca w tym kontekście. Teraz już nie śledzę. No, mieliśmy jakąś tam podliczenie gdzieś na tydzień czy dwa tygodnie po gali. Nie przypomnę sobie ile tam tu było już milionów, ale tak gdzieś dla jakichś tam wewnętrznych naszych e, prezentacji dla sponsorów, czy, czy no, no, nawet czy z czystej ciekawości e, ktoś to u nas liczył. E, no, w szerszym to nie dziwi, no, był to jeden z najbardziej szalonych nokautów, jaki widziałem w swoim życiu, więc e, a szczególnie na żywo. Wiem, że Patryk Tołkaczewski dostanie drugą szansę w organizacji, bo już też o tym oficjalnie przed kamerami powiedziałeś. Zastanawiam się, kto miałby być jego kolejnym rywalem. Mówi się, oczywiście nie spodziewam się tego, że tutaj dyrektor sportowy KSW to potwierdzi, że może KSW wróci ponownie, wróci do Grodu Kopernika, do Torunia. Wtedy wiadomo, że pewnie Patryk Tołkaczewski znalazłby się na karcie takiej gali. No, i tak szukając rywali, myślałem sobie na przykład o gościu, z którym kiedyś Patryka już gdzieś w innej organizacji ktoś chciał zestawić. Don Diego, czyli Mateusz Kubiszyn. Ty też gdzieś wypowiedziałeś się ostatnio w kanale sportowym, że lubisz jego styl walki i że musisz zadzwonić do Mariusza Grabowskiego. I chciałem zapytać, czy już taki telefon został wykonany? Nie, nie został. Muszę, muszę to nadrobić, ale z tego co wiem, Mateusz ma zaplanowaną już walkę gdzie indziej, także stąd trochę moja opieszałaś. No dobra, no to Mateusza prawdopodobnie nie zobaczymy w KSW i wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w najbliższej przyszłości dla KSW nie zawalczy już Szamat Erzanukajew. I to jest tak, że 15 czerwca powiedziałeś o tym, pytany o te plany i kolejną walkę Szamada, że na razie nie ma takich planów, musimy się spotkać i porozmawiać. Więc rozumiem, że takie spotkanie się odbyło, ale niestety nie potoczyło się po, po Waszej, po jego myśli. Jak to wyglądało? To jest temat, który wykracza poza sportowe, no jakby po tą, poza sferę sportową. Wydaje mi się, że to też nie jestem upoważniony, żeby, żeby o tym mówić. Jeśli, jeśli mielibyśmy się skupić tylko na sporcie, to oczywiście, szamad jest młodym, utalentowanym zawodnikiem i wszyscy w KSW życzymy mu jak najlepiej. No ale niestety, kwestie poza tą sferą zdecydowały, że yy, rozstajemy się. No, to już jest dla nas dużo. Cenna, cenna wiedza. Marcin Wójcik kontra Adam Wieczorek. To jest main event organizacji Fen, który imponuje dyrektorowi sportowemu KSW. Tak, to jest bardzo dobra walka. Bo Marcin Wójcik to też był człowiek, o którym ostatnio dyrektor sportowy. Ty mówiłeś o tym, że gdzieś tam trzeba zadzwonić do menedżera i pomyśleć o jego przyszłości także w KSW. To prawda, ale nie ukrywam, że ta walka jest też mi na rękę, bo no nie, mia nie, nie mieliśmy w tej chwili jeszcze wolnego miejsca na Fight Kardach w najbliższym czasie dla, dla Marcina. Znowu to jest jego to jest z tego co wiem walka czy znaczy kontrakt na jedną walkę i, i myślę, że yy, no, na 100% jeśli Marcin wygra ten pojedynek, to złożymy ofertę i. Jeśli tylko się dogadamy finansowo, to, to bardzo bym chciał, żeby kolejna walka Marcina już odbyła się w KSW. Super, a to też jest informacja z wczoraj, tak naprawdę. Dominik Humburger, którego pamiętamy z Gali w Libercu, jeżeli dobrze pamiętam, mm -hmm. czyli u siebie przed własną publicznością, wczoraj pytany o jego, o jego przyszłość w KSW, powiedział, że niedługo ma mieć walkę i że to będzie coś wielkiego. Czy dyrektor sportowy może to potwierdzić? No. Pff. Pra, pracujemy jeszcze nad tym. Chcielibyśmy, żeby to było coś dużego tak. Dziś o 8 rano, no tak mniej więcej jeszcze w pociągu sobie wszedłem na stronę KSW, aby zobaczyć, czy Michał Kita jest w tym rankingu, czy go nie ma. I zauważyłem, że cały czas, jeżeli chodzi o ranking kobiet, to jest ta informacja, że on wkrótce wróci na tą oficjalną stronę KSW. Chciałem zapytać, czy wy, czy ty stawiasz sobie jakiś deadline, kiedy ten nie, ranking miałby nie, wrócić, nie, czy nie. Nie, nie, jakby postawiłem sobie czy znaczy, taki warunek, że jak będę czuł, że jestem zadowolony w, jakim, w jakimś formacie, może mniejszym, mniejszej liczby zawodników, ale także no, czuję, że jest jakaś ustalona hierarchia i, i jakaś minimalna liczba zawodniczek, to wtedy te rankingi powrócą, ale też nie będziemy tego robić na siłę, tylko dlatego, żeby po prostu coś wisiało na stronie. Przy okazji tego KSW ostatniego na Stadionie Narodowym tak sobie pomyślałem, że może to byłaby fajna idea, może ona Wam krąży albo krążyła, po głowie, żeby gdzieś trzymać się takiej zasady albo taką zasadę ustalić na przyszłość, żeby te walki wieczoru, żeby te main eventy, niezależnie od tego, czy są opas, ale też czy nie, jednak były walkami pięciorundowymi. Czy coś takiego mogłoby się wydarzyć w przyszłości? Pewnie mogło, ale szczerze mówiąc, nie rozmawialiśmy o tym. Jakby ja. Yy... Inaczej nigdy nie miałem takiego odczucia przez ostatnie miesiące, że w walce wieczoru brakowało mi tych dwóch potencjalnych dodatkowych rund. Być może to też wynika z tego, że no jednak najczęściej jest to walka mistrzowska. Mm. Ale no jakby nie, nie, nie przypominam sobie takiego pojedynku, który był walką wieczoru galika i KSW i powiedziałem sobie, ach kurczę jeszcze dwie rundy by się przydały, więc myślę, że to, to może, może kwestia przypadku, może fakt, że no jednak mamy 12 gal w roku, a nie 40 jak UFC, trudno mi powiedzieć, ale no jest to na pewno temat do rozważenia, ale... Na razie bym za, za to nie umierał. To nie wiem, czy to dobrze świadczy o tych walkach, że dyrektor sportowy nie chciałby zobaczyć jeszcze kolejnych dwóch rund. No wiesz co, to też zależy co kto lubi. No. Bo jeżeli zawodnik wygrywa tak jak Mamet yy, ze Scottem Askałem, no to ja nie żałowałem, że tam nie było pięciu rund, no bo walka się skończyła super efektownie w trzeciej, także no. wydaje mi się, że nie wiem. No, wcześniej w walkach żeby z hojem, no w momencie była już dość jednostronna. Brian zerwał więzadło w pierwszej rundzie. Też nie czułem potrzeby, żeby tam były dwie dodatkowe rundy. W walce Michała z Kendalem w styczniu tak samo. No więc A znowu mieliśmy bardzo dobre w ostatnim czasie pojedynki, też pięciorundowe, chociażby w grudniu Erslan, Czurigajew czy, czy Wikładz Przybysz. Kiedy faktycznie ta walka jest opas, wydaje mi się, że zawodnicy stają na wysokości zadania. Tak jak mówię, nie mam jakiegoś tutaj sprecyzowanego zdania ani w jedną, ani w drugą stronę. Dobra, mamy taką dużą część ważną dla mnie tej rozmowy za nami, ale mam jeszcze kilka przynajmniej pytań od naszych redaktorów, mhm. tu, którzy gdzieś tutaj się też przygotowali. Ile prawdy jest w zainteresowaniu Jackiem Gaciem przez KSW? Czy nie uważasz, że to trochę policzek dla Jana Ciepłowskiego, skoro Jacek nie ukrywa swoich sympatii kibicowskich? Ale ja już tłumaczyłem to kilka razy, problemem... Kilkanaście. Problemem, e, inaczej, nie, nie problemem, jakby nie ma nikt w KSW problemu, że ktoś kibicuje temu czy tamtemu klubowi. Chodzi o zachowanie ewentualnych fanów danego zawodnika, niezależnie czy oni są piłkarscy, żużlowi czy hokejowi i e, no, byłoby dość sporą hipokryzją, jeśli... Janek Ciepłowski nie walczyłby w KSW, bo jest kibicem UKS-u, a jednocześnie Arek Brzosek walczył na PG Narodowym. Także to nie chodzi o to, i, i jeśli e, podczas występu Janka w Fenie, nie będzie żadnych problemów z kibicami, jego kibicami, takimi jakie były na przykład na galach Armia Fight Night kilka razy, to na pewno będziemy chcieli rozmawiać. I jeżeli oczywiście będzie wygrywał, wiem, że teraz jest kontuzjowany, będzie zdrowy, to yy, myślę, że akurat FEN to jest dobry, dobre miejsce, żeby sprawdzić właśnie, czy, czy na pewno nie przysporzy to bólu głowy organizatorom zakontraktowanie tego zawodnika. A Jacek jest z ekipy że tak powiem, z którą nigdy nie mieliśmy problemów yy, i zawsze była dla nas dużym wsparciem też yy, yy, kibicowskim. Yy, no, jeżeli chodzi o doping zawodnika, no, myślę, że ktokolwiek był na, na walkach Arka w Warszawie i tej na Torwarze yy, i teraz na, na PG Narodowym wie, jak świetną atmosferę robią jego kibice i jak dodaje to yy, spektakularności tej naszej gali. Dobra, mamy to, idziemy dalej. Czy macie zamiar pozwolić Parnasowi cały czas bronić dwóch pasów, czy po ewentualnym pokonaniu Roberta Ruchały na stałe przeniesie się do wagi lekkiej? Zobaczymy na pewno po tej walce. No to też wiele, myślę, zależy od tego, jak mu pójdzie zbijanie wagi, czy będzie jeszcze w ogóle sam chętny schodzić do 6 No to jest klucz, jasne, a... Darko Stosic. Wydaje się być ponownie jedną walkę od title shota, przynajmniej w oczach wielu kibiców. A co jeżeli wygra Stefan Wojczak? Otrzyma walkę z Defleasem, czy w Waszych głowach jest jeszcze jakiś eliminator? Wydaje mi się, że ani... Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby niezależnie kto wygra w tym pojedynku zawalczył kolejną walkę o pass, to raczej myślę, że i Darko, jednak no po tym, co filmu zrobił w pierwszej walce, jest, jest dość daleko jeszcze od tego rewanżu, a, a Stefan jeszcze ma sporo do odnienia w KSW, dopiero debiutuje. Także yy, nie chcę oczywiście zapierać zawodnikom szansy. Najpierw zawsze chcę zobaczyć pojedynek, ale chyba mamy... Znaczy inaczej, na pewno mamy inny pomysł na eliminator w najbliższym czasie. Yy, jak to się potoczy, no, to nie zawsze jest tak, że można sobie to zaplanować do przodu bo, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale no w tej chwili też na pewno chcielibyśmy zbudować zawodnika, który już walczył w KSW, ale jeszcze nie walczył z filmem, żeby walczył o ten pas. A to jest pytanie, które się powtarzało. Czy rozważacie w przyszłości powrót formatu turniejowego? Czy taki turniej to jest jakaś idea, czy to już jest gdzieś tam wyrzucone na świetnych historii? Myślę, że jedno turniej, który odbywa się jednego wieczoru, to zdecydowanie jest anachronizm, którego nie da się przewrócić w dzisiejszym MMA, gdzie zawodnicy chcą. Znaczy chcą, no, Przygotowują się przez 8 tygodni, mają dietetyków, zbijają wagę, przygotowują taktykę, strategię. Nawet przykład tego, co próbuje robić PFL, pokazuje, jak bardzo ułomny jest ten model turniejowy w MMA, gdzie jednak no, nie da się walczyć tak jak, czy, inaczej rywalizować tak jak w piłce nożnej co tydzień w lidze i potem nie wiem w jakichś playoffach, tak jak w NBA, no bo po prostu zawodnicy mają, no to jest tak kontuzjogenny sport, że nie, nie są w stanie walczyć bardzo często, a dodatkowo bardzo często te drabinki turniejowe się wywracają z powodu kontuzji czy z innych jakichś względów. Także ja, ja nie jestem fanem, znaczy na pewno turniejów, które odbywają się jednego wieczoru, a wydaje mi się, że też turnieje rozłożone na więcej gal, no też mają yy, ten duży stopień jakiejś nieprzewidywalności z powodu kontuzji, co no, potem potrafi rozsypać całą tą drabinkę turniejową. Dobra, jedziemy dalej. Przy okazji KSW 84 mamy podobną sytuację z grafikami, co w niedalekiej przyszłości. Szymon Bajor walczy w main eventie z DeFriesem, a próżno go szukać na banerach promujących gale. Dlaczego? Właśnie zastanawiam się, to pytanie, czy nawiązanie do niedalekiej przyszłości, bo nie, nie pamiętam. Yy... Kiedy poprzednio była taka sytuacja. No, my zawsze działamy dwutorowo: jedno to są grafiki, dwa materiały wideo. Tam oczywiście Szymon jest. Jeżeli chodzi o grafiki, postawiliśmy, że tak powiem, na taki wizual, który jest skierowany w dużej części do lokalnych fanów. Szymon jest z Rzeszowa: no, nie, nie jest to kawałek od Gdyni. Oczywiście Mistrz May, główna gwiazda Gali, jest na. Na, na tym wizualu, ale oprócz tego no, nie da się ukryć, że głównymi tutaj koniami pociągowymi, mówiąc byli, brzydko tej gali, byli Sebastian Przybysz, Bartek Gleśko, czy Krystian czy Kaszubowski. Stąd pewnie taka decyzja grafików. Kolejne pytanie jest zasadne, bo jednak mamy już kilku pięściarzy w KSW. Andrzej Fonfara trafił do Cloud MMA. Czy było to nazwisko, które Braliście pod uwagę w przeszłości, tej dalszej, bliższej, jak to wyglądało? Wydaje mi się, że był, jakby była jakaś próba kontaktu kilka lat temu, jakby, albo inaczej, rozmowy Martina z Andrzejem, takie bardzo luźne, ale no jakby ja nie czuję, że to jest jakiś. no Nie jest to Artur Szpilka, tak jeżeli chodzi o rozpoznawalność, zainteresowanie kibiców. Czy Tomasz Narkun może wrócić do KSW? Jeżeli dobrze pamiętam, to ty się też gdzieś ostatnio wypowiadałeś, że jakieś podejście było, ale nie znaleźliście porozumienia. Jak to wygląda? No, no, skończyła się umowa. Tomek stoczył walkę teraz u siebie w Stargardzie, w nie była gala. No Mam wiadomość dzisiaj od jego brata, czyli no, który jest jego menadżerem, Artura? Zobaczymy. Wszystko zależy od pewnie formuły, finansów, no, wielu czynników. Czyli wiem, że coś się dzieje. Nie ma stanowczego nie dla Tomka Narkuna w Nie, Nigdy, to, nigdy to nie było. No, no, tylko obie strony muszą yy, no, dostać takie warunki, czy, czy wypracować takie warunki, które uznają dla siebie za korzystne się domyślałem, że dyrektor sportowy KSW musi mieć te rynki połapane MMA, więc to kolejne pytanie jest zasadne. Czy widzisz za granicą zawodników o podobnym potencjale jak Roberto Soldic czy Duplessis, których chciałbyś sprowadzić do KSW? Czy tak z głowy, żebym potrafił podać jedno nazwisko, które tak dobrze będzie sobie radzić jak Roberto Soldic w KSW czy Drikus teraz w UFC to pewnie nie. myślę, że to jakby nie, nie będę tutaj przekonywał kipiców, że ja wiedziałem, że Dricus to jest potencjalnie gość top 5 w UFC. Nie, nie miałem takiego przeświadczenia, że, że wiedziałem to, że to, to, to na pewno się wydarzy. Jest sporo zawodników, których mamy na radarze, ale to zawsze jest proces. Myślę, że nie ma takich tęgich głów, które potrafią na, na, na etapie. Zawodnika walczącego jednak na, na jakichś mniejszych lokalnych galach powiedzieć, że, że to jest przyszły czołowy zawodnik na świecie. To wszystko, jeżeli chodzi o pytania od naszych redaktorów, ja jeszcze chciałem tylko na koniec zapytać, bo gdzieś przygotowując się do tej rozmowy, obejrzałem wczoraj kilka rozmów z tobą i odniosłem takie wrażenie, że jakoś szczególnie nie jarają cię walki Pudziana. <laughs> No, ktokolwiek zna mnie jeszcze z czasów Emma czy pewnie też i później, no to zdaję sobie sprawę, że raczej wywodzę się z tej strony hardkorowych fanów MMA, także dla mnie jakby rozumiem potrzeby i sam zestawiałem takie walki wielokrotnie, Wykraczające poza te czysto sportowe no, sfery, ale nie jest coś co, co, na co szczególnie czekam podczas gali, tak, to prawda. Bardzo dziękuję. Moim i Waszym gościem był dyrektor sportowy organizacji KSW Wojsław Rysiewski. No i przypominamy na koniec gala KSW 84 już 15 lipca w Gdyni. Tego nie można przegapić. Bardzo dziękuję. Dziękuję.